dzisiejszym meczu było widać takie wasze bardzo duże zaangażowanie, że się nakręcali każdą dobrą obroną, atakiem, ale końcówka już była ciężka, co? Końcówka była ciężka, ale uważam, że dalej to było widać, dalej się nakręcaliśmy po każdej dobrej interwencji. Każdy zbijał piątki, nie wiem, czy to Biały obronił, czy to ktoś wybił piłkę. Czerpaliśmy radość po prostu ze wszystkiego dzisiaj, i w defensywie, i w ofensywie. Ta bramka, tak, ja powiem, tam było dużo przypadków, że spokojnie mogli się dowieść na czysto z tyłu, ta obrona się wyglądała rewelacyjnie. Cały blok obrony, szkoda Erika oczywiście, nie? Tak, mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. A tak jak pan mówi, trochę przypadku przy tej bramce na pewno boli, że nie zagraliśmy tego na zero z mistrzem Polski, jakby nie było. Wróciłeś do pierwszej jedenastki. Jak ci się dzisiaj grało w ogóle? Bardzo dobrze. Czułem dużą radość z gry, dużą radość z gry w defensywie przede wszystkim. Jestem zadowolony. Czyż będzie lepiej teraz, bo no, widziałeś, ostatnio już kibice byli mocno zniecierpliwieni. Potem, nie mówię po Śląsku, ale mecz wcześniej u nas. Tak, widziałem, ale no, życie pisze różne scenariusze, no nie zawsze da się wygrywać. Dzisiaj pokazaliśmy, że jednak z mocnymi rywalami potrafimy grać, potrafimy zdobywać 3 punkty, więc mam nadzieję, że to samo pokażemy w następnym meczu i po prostu w kolejnych. Nie jest tak, że właśnie z tymi lepszymi drużynami lepiej wam się gra, że możecie się cofnąć trochę, mamy dobre skrzydła, szybkie? Uważam, że po prostu musimy być jednością w tym, co robimy. Wszyscy musimy bronić, wszyscy musimy atakować. Wtedy to wygląda tak jak dzisiaj. To, że dzisiaj zagrałeś, to była decyzja na dniach? Czy już, nie wiem, tak w połowie tej przerwy reprezentacyjnej ta informacja do ciebie trafiła od trenera, że szykuj się na mecz z Rakowem, z mistrzem Polski? Gdzieś po treningach można było wywnioskować, że zagram w tym meczu gdzieś tak w okolicach środy, czwartku. Byłem przygotowany, że wyjdę w pierwszym składzie. Tutaj taki ciężar gatunkowy, no bądź co bądź gra z mistrzem Polski, to tak dodatkowo mobilizowało tutaj przed tym spotkaniem? Jak się gra w Górniku Zabrze, to każdy mecz jest dużą motywacją i trzeba oddawać serducho na boisku. I dzisiaj naprawdę wydaje mi się, że było to widać. Ciężar gatunkowy przed tym meczem był spory, bo po pierwsze Górnikowi nie szło, no bo były te 3 mecze bez zwycięstwa. A jeszcze na dodatek w środku tygodnia pojawiła się ta informacja o zaległościach finansowych klubu względem was, zawodników. To ciążyło na was w jakiś sposób? Były rozmowy w szatni o tym, ale no, my oddajemy serce na boisku za Górnika, a nie za pieniądze. Także to, co mamy na klatce piersiowej, to jest najważniejsze. I teraz przed wami mecze z UKS-em, później mecz pucharowy z Zagłębia Sosnowiec. To są takie mecze, którymi tutaj pewnie będziecie teraz w najbliższych dniach żyli, ale który mecz jest ważniejszy tutaj według was teraz, ten ligowy? Czy już myślami jesteście też przy tym pucharowym? Nie rozdzielamy tego w ten sposób. Skupiamy się na najbliższym meczu i to najbliższy mecz jest najważniejszy. A pytajmy to dlatego, no bo Puchar Polski, nawet prezes mówił o tym, że marzenie jest o tym, żeby uczcić to na jubileusz urodzin Górnika w tym roku właśnie tym Pucharem Polski, więc może jednak jest tutaj ta poprzeczka zawieszona wyżej właśnie na tym Puchar Polski. Powiem szczerze, nie odczuwamy tego w ten sposób. Tak jak powiedziałem, skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Także jak przyjdzie czas na Puchar Polski, to na pewno skupimy się w 100% na Pucharze Polski i zrobimy wszystko, żeby przejść do następnej rundy.